Atmosfera między Rosją a Niemcami jest prawdopodobnie bardziej napięta niż od dłuższego czasu. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę stosunki pozostają na lodzie, a jedna grupa w szczególności znajduje się między dwoma frontami. Mowa o rosyjsko-niemieckich Niemcach. Są oni wynikiem wielowiekowej fali emigracji Niemców do Rosji. Kilka milionów z nich powróciło do Niemiec po II wojnie światowej, ale setki tysięcy nadal żyją w Rosji. Ale jak doszło do tej masowej emigracji do Rosji, jak wyglądało tam życie i dlaczego tak wielu wróciło do Niemiec? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w dzisiejszym filmie. Mileage Zabawy. Pierwsi Niemcy dotarli na tereny, które później stały się Rosją, około 1200 roku. Byli to głównie kupcy z Lubeki, którzy założyli domy handlowe w Nowogrodzie w imieniu Hanzi. Kilka wieków później niemieccy pionierzy pomogli rosyjskiemu wielkiemu księciu Iwanowi Groźnemu podbić duże obszary Tatarów nad Wołgą, otwierając Rosji drogę aż do Syberii. W rezultacie Niemcy byli bardzo popularni w Moskwie i zachęcano do imigracji wykwalifikowanej niemieckiej siły roboczej. Dopiero w XVII wieku niektórzy carowie wdrożyli kurs rusyfikacji, dlatego wszyscy cudzoziemcy byli kwaterowani za granicami Moskwy w oddzielnej dzielnicy. Chociaż Niemcy stanowili tylko niewielką część wszystkich obcokrajowców w Moskwie, dzielnica ta była określana jako niemieckie przedmieścia lub Nowe Niemcy. W tym czasie Rosjanie określali wszystkich zachodnich Europejczyków, którzy nie mówili po rosyjsku, mianem Niemców. Jednak większość Niemców osiedliła się w Rosji w XVIII wieku za panowania Katarzyny Wielkiej. Rodzina carska coraz bardziej zwracała się w stronę Europy i mieszała się z innymi europejskimi rodzinami arystokratycznymi. I tak na tronie rosyjskim zasiadła Katarzyna Wielka, kobieta urodzona w Niemczech. Jak nikt inny promowała imigrację obywateli ze swojej ojczyzny do Rosji. Głównym celem było zaludnienie niezwykle słabo zaludnionych obszarów poza głównymi rosyjskimi miastami, aby chronić je przed najazdami. Przesiedleńców wabiono również ogromnymi przywilejami. Między innymi reklamowano 30-letnie zwolnienie z podatków, zwolnienie ze służby wojskowej, wolność religijną i tolerowanie języka niemieckiego jako lokalnego języka administracyjnego. Dla wielu Niemców oferta ta wydawała się najlepszym wyjściem ze skromnego życia w rozdartej wojną Europie Środkowej. W ciągu pierwszych kilku lat ponad 30 tysięcy Niemców, zwłaszcza z regionu Renu, północnej Bawarii i Hesji, odbyło długą podróż do Rosji. Tysiące z nich straciło życie podczas samej podróży. Po przybyciu na miejsce wielu z nich zdało sobie sprawę, że obiecany raj wcale na nich nie czeka. Nie pozwolono im osiedlić się w miastach i wysłano ich na odległe obszary wiejskie w regionie Wołgi. Rzemieślnicy nie mogli kontynuować wykonywania swoich zawodów, lecz musieli pracować jako rolnicy. Jednak nawet dla wykwalifikowanych rolników okazało się to bardzo trudne, ponieważ gleba i warunki gruntowe były zupełnie inne niż w ich ojczyźnie. W rezultacie wielu Niemców nie przetrwało trudów i mroźnych zim, a tysiące emigrantów straciło życie w ciągu pierwszych kilku lat. Z czasem jednak nowi mieszkańcy przyzwyczaili się do trudnych warunków i pod koniec XVIII wieku wielu Niemkom udało się prowadzić umiarkowane życie w Rosji. Po tym, jak pierwsi przesiedleńcy położyli podwaliny, coraz więcej Niemców zaczęło ściągać do odległych krain w poszukiwaniu nowego życia. Do 1815 roku liczba Niemców wzrosła do 60 000, a do 1850 roku wzrosła do 165 000. W międzyczasie pozwolono im również osiedlać się w innych miejscach, dzięki czemu niemieckie kolonie przesiedleńcze powstały w wielu częściach Rosji. Powstały miasta takie jak Josefstal, Halbstadt i Schönfeld. Nawet w dużych rosyjskich miastach, takich jak Moskwa i Petersdorf, Niemcy byli zwykle największą grupą ludności po Rosjanach. Jednak pod koniec XIX wieku rosyjscy przywódcy zmienili kurs i rozpoczęli tak zwaną rusyfikację imigrantów. Przywileje nadane im przez Katarzynę Wielką również zostały odebrane. Od tego momentu sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Zwłaszcza po II wojnie światowej, a później pod rządami Stalina, wybuchły silne nastroje antyniemieckie. Wielu zostało wywłaszczonych, deportowanych lub zabitych. Podczas II wojny światowej Stalin kazał deportować wielu rosyjskich Niemców do Kazachstanu lub na Syberię, aby zapobiec ich kolaboracji z Niemcami. Wielu z nich nie przeżyło tego rozdziału. Z powodu tego negatywnego doświadczenia, w dziesięcioleciach po wojnie miały miejsce powtarzające się fale emigracji z powrotem do Niemiec. Jednak większości Niemców pozwolono na emigrację dopiero w latach 80. wraz z polityką pierestrojki.
Od 1987 roku do dnia dzisiejszego wyemigrowało około 2,4 miliona osób, które określa się mianem późnych repatriantów. Część z nich pozostała jednak w Rosji. W ostatnim rosyjskim spisie powszechnym Niemcy nadal byli zarejestrowani jako populacja licząca 400 tysięcy osób, co oznacza, że nadal stanowią znaczną mniejszość.